Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. To znaczy, no nie GTA Online, ale testujemy pojazdy z GTA Online, więc można powiedzieć, że to GTA Online, ale testujemy je w singlu, na modyfikacjach, które pozwalają mi je wczytać. I zobaczcie, tutaj mamy sobie taki pojeździk, który... Ja myślałem, że to jest coś a la Insurgent. Sprawdzimy jego pancerz oczywiście, ale myślę, że jedna rakieta i po sprawie będzie. Mamy tutaj dwa działka z tyłu i z przodu. Co jest dość ciekawym rozwiązaniem, bo czemu? No, a w sumie podwójna siła ognia, nie? Ale podejrzewam... Tak, zobaczcie na jedną rzecz. To działko będzie się obracać powiedzmy w 180 stopniach i to z tyłu tak samo. Ale może się zdarzyć tak, że pojazd, który będzie ustawiony gdzieś tam, dostanie z tych dwóch działek jednocześnie. Myślicie? Nie wiem, bo nie mogę właśnie tutaj wejść do środka tego... w singlu. A jednak mogę, sorry. Dobra, to sprawdźmy. Nie, nawet nie mamy 180. Mamy tylko jakieś, nie wiem, 100 stopni? 120? Lipa. Ale możemy strzelać do przodu, do tyłu w sensie. No, to samo zrobi nam Insurgent. Insurgent pickup, który mamy już działko standardowo zainstalowane. I tutaj możemy... no to zmienia postać rzeczy. Tutaj możemy się obracać dookoła. No to nie, no to w takim razie zwracam honor. W takim razie mamy dodatkową siłę ognia na tył. Czy ten pojazd będzie można dodatkowo modyfikować? To jest ciekawe pytanie. Ale mogę wam tylko powiedzieć, że jako pojazd terenowy Insurgent tu go miażdży. Kurde, nie ma w ogóle porównania. Insurgent fantastycznie tłumi jakiekolwiek nierówności. A ten, no działa tutaj to zawieszenie, ale masz takie wrażenie, że jest strasznie twardy, wiecie, w tym prowadzeniu. Może tam, nie wiem czy można go tuningować, chyba w przyczepie tam tej kempingowej będziemy go mogli tuningować. Znaczy no wiecie, tym centrum dowodzenia mobilnym. Tak? Ale też on zachowuje się jakoś bardzo dziwnie na tych wybojach właśnie widzę, że jakiś taki jest nieokiełznany, nie wiem z czego to wynika, ale jest taki... tak jakby się bugował coś. Takie mam wrażenie przynajmniej. No nie jest zły, ale też nie jest fajne te offroady. Uderzenie w cokolwiek, tak jak widzicie, no... Insurgent ponad wszystko, tutaj nie ma żadnej rozmowy. Jeszcze ten ulepszony Insurgent, który może mieć działko obrotowe na wieżyczce, to już w ogóle robi robotę, nie? A ten tutaj ziomek, no zobaczcie, no sami... No fajny, z wyglądu jest spoko, nie? Ale no... Pancerza tutaj nie mamy i jedna rakieta... O, patrzcie, paliwo z niego się wylewa. No tak, bo to jest single player. Ale... What? On nie ma żadnego pancerza praktycznie. Dwie rakiety. No możliwe, że wytrzymałby więcej, gdyby mu się paliwo nie wylało. Ale kurde, poważnie? Jestem zaskoczony mega, przecież tu nie ma żadnego pancerza. Ja pierdzielę, no. To jestem zaskoczony teraz, że ten pojazd wytrzymał chociaż jedną rakietę. No ale ciekawie wygląda, fajny jest, możemy strzelać naraz dwoma działkami do tyłu. A to jest podwójna siła ognia i możemy coś tam szybciej zniszczyć. No ale jak mamy Insurgenta i obrotowe działko, no to chyba nie ma rozmowy tutaj, no nie? Insurgent pickup jest lepszy od tego pojazdu. Dużo ciekawszym, myślę, pojazdem, bądź samolotem, przyjechałem tutaj tym rowerkiem, co tam zabrałem gościowi, jest ten Volatol, chyba tak się nazywa, zaraz wsiądziemy do niego, zobaczymy dokładnie. Ho, jakie wielkie skrzydła, damy radę tu wejść? Kurde, patrzcie na to. Patrzcie, no on jest chyba odrzutowy. Tak, odrzutowy jest, nie mamy tutaj żadnych śmigieł. Mamy na górze działo ogromne jakieś i z tyłu, u dołu mamy działo, ale z tyłu czy coś mam? Chyba nie. To by było dziwne w sumie. Także prawdopodobnie dość duża siła ognia, ale tylko jednym działkiem naraz możemy strzelać w dół. Chyba, że pilot będzie tak dobry i będzie leciał bokiem, no bo tamtym u góry działkiem nie możemy strzelać w tą stronę, w dół, nie? A z kolei tym nie możemy strzelać do góry. Więc jeśli jakiś cel będzie bezpośrednio przed tym samolotem, no to kurde koksu. Ale dobrze, przelećmy się nim, zobaczmy co nam oferuje. No i przydałoby się sprawdzić pancerz, to jest standardowo. O shit, ja myślałem, że ten na mnie wyląduje zaraz.
Ty, jak on brzmi! Jeszcze tu nie mieszczę na tym lotnisku. Jak się chowa wyjazd stąd. Dobra, musimy... Ej, on jest ogromny! Kurde! Patrzcie, jaki on jest wielki! Jaki on jest wielki! Chyba musi być super szybki, jest taki ekstra aerodynamiczny. Ja nie wiem, jak... Tu się ledwo mieścimy, zobaczcie. Da się mocniej oddalić kamerę? Tak. O, zobaczmy właśnie... O, da się, super. Zobaczmy kokpit. Jak to wygląda. No nic specjalnego, no nie. Pewnie tutaj jeden odpowiada. Może tylko jeden strzelec będzie? Dobra, oddalmy sobie tą kamerę, żebym w ogóle widział co i jak. No szkoda, że to nie startuje pionowo, nie? Dobra, startujemy. To się tu ledwo mieści, ale dobra, jeśli... Czekaj, bo tutaj chyba mamy luk bombowy, nie? To się jakoś robiło, te bomby. Właśnie, to był chyba ten z bombami, ziomek. Tylko ja nie wiem, czy bym musiał najpierw chyba stuningować go odrobinkę. Nie wiem, czy właśnie w singlu będzie miał te bombki. Właśnie, tu jest po odwozie, to nie. Bardzo ciężki jest w sterowaniu. Jest kuźwa wolny! Jest wolny, strasznie odrzutowy samolot. Super aerodynamiczny. Leci z prędkością zwykłego samochodu. Moi drodzy, on ma bombki i z tego co widziałem, może prowadzić z nich chyba stały ostrzał w takich seriach po ileś tam bombek. Tak było to widoczne na zwiastunie. Ale kurde, co to się dzieje? Czekajcie, bombki tutaj na padzie tak się rzuca, ale nie otwiera tego luku bombowego. Czy ja tu mam w ogóle jakąś broń do dyspozycji? Nie, nie mam. Mam tylko radio. Będąc pilotem, będąc strzelcem, pewnie sobie coś tam miał. Pewnie można go tuningować, mając go w hangarze. Ale tak to widzę, że to słabo będzie. Naprawdę jest bardzo wolny. Pamiętacie jakieś testowałem samolot, który był też bardzo wolny i którego nie polecałem wam kupić i którym nikt już zresztą nie lata. Ten wygląda dużo, dużo fajniej. Jest, nie wiem czy większy, chyba jest większy. Jest taka, jest nie wiem, latający taki bumerang jakby prawie. Jest ogromny, ale przy tym, mimo że mamy te odrzutowe silniki, że wygląda tak super opływowo, jest mega wolny. Zobaczcie, ja jadę prawie, lecę prawie z prędkością tamtej ciężarówki na dole. No masakra to jest, nie potrafię tego pojąć. I prawdopodobnie możemy nim tylko bombardować. Nie możemy chyba zainstalować żadnego działka, bo nie widziałem tam, żeby tam było jakieś działko. Ale kurde no! Ludzie, przecież to powinno tutaj z prędkością światła kurczę pomykać przez to Los Santos. Los Santos, wiem, że się mówi Los Santos, ale mówię Los Santos, bo jest... Bo tak lubię mówić. Ktoś mi tam poprawi w komentarzach, ale Los Santos się mówi. A ja mówię Los Santos. Cyk, i tak to wygląda, no nic specjalnego. Jest wielki, jest fajny z wyglądu, jak dla mnie. Mamy cztery silniki odrzutowe. Albo cztery po prostu wyziewy, no. I co? A możemy tym na wodzie wylądować? Podejrzewam, że nie. Bo tam, co tam, się utopił ten działowy pod spodem, nie? Spróbujmy wylądować nim... O, się, muszę tutaj korygować, bo... Spróbujmy wylądować nim na lotnisku i sprawdzimy, czy jest odporny chociaż na jedną rakietę. Nawet jeśli jest odporny na jedną rakietę, to wyobraźcie sobie, lecicie sobie z kolegą, takim o samolotem, chcecie zbombardować jakiś cel na drugim końcu mapy. Nie ma gracza w GTA, który nie chciałby was rozwalić hydrą. Nie ma takiego gracza. A hydra może strzelać, czy tam teraz już laser, bo sobie też pewnie niektórzy pokupowali te lasery. Hydra może strzelać działkiem z prędkością kilku miliardów pocisków na sekundę i w momencie, kiedy podleci do ciebie taka hydra, nieważne, czy tam masz bomby atomowe, czy masz nie wiadomo jakie jeszcze działka wybuchowe, po tobie. Koniec z tobą. Chociaż zastanawiam się właśnie... Nie ma opcji, kurde. Co ty mi tutaj? Spróbujmy tym wylądować. O, mamy fajne hamulce aerodynamiczne. I lądujemy. Cyk. Możliwe, że będziemy miał jakieś fajne opcje do zainstalowania w hangarze,
że rzeczywiście zmienia o nim zdanie, chociaż wątpię. Ale kurczę, spodziewałem się po nim czegoś więcej. No niby mamy to bombardowanie, do tego jestem ciekawy. A rakiety? Koniec. Koniec tematu, moi drodzy. Dwa kolejne pojazdy z tej aktualizacji. Piszcie, co o nich myślicie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.